Witam, nazywam się Radosław Kujawa. Certyfikowanym instruktorem, egzaminatorem, architektem Red Hata w firmie OSEK. Dzisiaj poruszę taki temat, który w zasadzie nie jest to jakaś wielka nowość, nie jest to coś bardzo odkrywczego, ale temat, który jest w dużej mierze ignorowany przez środowisko open source. I poruszymy też powody, dla których jest on ignorowany, co powstrzymuje rozwiązania GPU, FPGA przed szerszą adopcją w rozwiązaniach open source'owych. Czyli tytuł mojej prezentacji to Gdy CPU nie wystarcza, strategia optymalizacji oprogramowania z użyciem technologii GPU oraz FPGA. Jesteśmy w takim dziwnym momencie, w takich czasach, w których wydajność procesorów przestała bardzo szybko rosnąć. Ten wykres, który w tej chwili jest widoczny, obrazuje ilość tranzystorów, jak się zmieniała na przestrzeni lat, obrazuje wydajność jednowątkową pojedynczego rdzenia procesora, jak się zmieniała na przestrzeni lat. I widać, że ta wydajność do pewnego momentu rosła bardzo szybko. A teraz w przeciągu ostatnich kilku lat widać widoczne spowolnienie we wzroście wydajności pojedynczego rdzenia w kolejnych generacjach procesorów. Widać także sytuację taką, że właściwie zatrzymaliśmy się, jeśli chodzi o wzrost częstotliwości pracy procesorów. No na pewno to, co się zwiększyło, to ilość rdzeni per procesor, który jest sprzedawany. To widać, że w przeciągu ostatnich kilku lat mamy procesory po prostu dostępne z znacznie większą ilością rdzeni, co pozwala na zmianę w podejściu do programowania w tych aplikacji, a może raczej wymusza zmianę w podejściu do programowania aplikacji z tego prostego powodu, że dane, które przetwarzamy w aplikacjach są coraz większe, zestawy danych, które musimy przetworzyć są coraz dłuższe, natomiast wydajność procesorów nie rośnie wprost proporcjonalnie do ilości danych, które musimy przetwarzać. Dlatego szukamy alternatywnych rozwiązań, które pozwalają na zwiększenie wydajności przetwarzania. I w zasadzie w tej chwili mamy takie dwa wiodące rozwiązania, które mają na celu po pierwsze zrównoleglenie tego przetwarzania, rozbicie na mniejsze elementy, po drugie zwiększenie ogólnej przepustowości systemów. I wśród tych dwóch wiodących rozwiązań mamy do dyspozycji rozwiązanie GPGPU, czyli General Purpose Computing on Graphic Processing Units i rozwiązanie Field Programmable Gate Array. Jeżeli chodzi o technologię GPU, to w zasadzie jest ona dosyć łatwo dostępną technologią, bo każdy, kto posiada dedykowany układ graficzny w swoim komputerze, może eksperymentować z tą technologią. Technologia FPGA dopiero w ostatnich latach stała się powszechnie dostępna dla programistów. Przez dłuższy czas w zasadzie było to narzędzie przeznaczone przede wszystkim dla elektroników, ponieważ układy FPGA nie mają z góry zdefiniowanej funkcji. Jest to tak naprawdę układ pozwalający na definiowanie zestawów bramek logicznych i łączenia ich ze sobą, co pozwala nam na zdefiniowanie pewnego algorytmu na poziomie sprzętowym. Więc jeżeli chodzi o projektowanie algorytmów, układy FPGA to jest najniższy poziom, na jaki możemy zejść, ponieważ możemy na konkretnych bramkach logicznych zdefiniować, w jaki sposób pracuje dany algorytm. Jakie są główne zastosowania w tej chwili tych dwóch technologii, GPGPU oraz FPGA, jeżeli chodzi o informatykę? Przede wszystkim to są badania naukowe, tam gdzie wykonywane są skomplikowane obliczenia matematyczne, czyli na przykład badania związane z chemią, biologią, na przykład badania nad genomem ludzkim, badania związane z fizyką, mechaniką. Także dość popularnym zagadnieniem jest akceleracja przetwarzania danych w multimediach oraz grach. Na przykład coraz częściej wykonuje się dekodowanie czy kodowanie obrazu na chipach kart graficznych, a nie na procesorach komputerów. Dlatego, że to są algorytmy, które łatwo dają się zrównoleglić i widać bardzo duży wzrost wydajności takiego algorytmu, kiedy on jest wykonywany na procesorze graficznym w porównaniu z wykonaniem na klasycznym procesorze. Od kilku lat także wiodące przeglądarki internetowe mają akcelerację w postaci możliwości offloadu części przetwarzania na karty graficzne. To standardowo na przykład włączone jest w przeglądarkach Chrome oraz Firefox. Także te funkcjonalności są obsługiwane na Linuxie.
W przeszłości, w pierwszych wersjach tego przetwarzania na układach graficznych było to możliwe tylko na systemach rodziny Windows, ale w zasadzie od kilku lat mamy też możliwość akceleracji przeglądarek za pomocą układów graficznych na Linuxie. Nie każdy na to zwrócił uwagę, ponieważ to się dzieje w tle automatycznie, nie trzeba jakoś tego specjalnie włączać. Sprawy związane z kryptografią, na przykład haszowanie, szyfrowanie, deszyfrowanie, to też są algorytmy, które dają się w relatywnie prosty sposób zaimplementować na układach graficznych czy układach FPGA. Zresztą można powiedzieć, że kwestie związane z przetwarzaniem dużej ilości danych kryptograficznych na układach graficznych i na układach FPGA trafiły, można powiedzieć, pod strzechy dzięki temu, że wydobycie walut kryptograficznych stało się popularne. Wiele osób zainwestowało na przykład w karty graficzne czy karty FPGA celem przyspieszenia tego wydobycia kryptowaluty. Jakie mamy możliwości z punktu widzenia osoby zainteresowanej open source'em, czyli osoby, przyjmijmy, używającej Linuxa? Jeżeli chcielibyśmy sami zająć się projektowaniem algorytmów do wykonania na układach graficznych czy na układach FPGA. Pierwszą firmą, która przedstawiła gotowe frameworki służące do wykonania kodu na kartach graficznych, była firma Nvidia i do tej pory w zasadzie można powiedzieć, że ta firma jest wiodącym producentem zarówno frameworków służących do tworzenia oprogramowania wykonywanego na kartach graficznych, jak i też wiodącym producentem gotowych rozwiązań do wykorzystania na przykład w klastrach obliczeniowych. No niestety rozwiązania te mają zamknięte źródła, dokumentacja co prawda istnieje, ale nie jest zbyt dobra. Rozwiązania te stały się popularne w środowiskach akademickich dzięki wsparciu ze strony firmy Nvidia, w sensie osoby pracujące w tych środowiskach akademickich miały możliwość uzyskania pomocy ze strony firmy Nvidia w projektowaniu algorytmów, we wdrażaniu klastrów obliczeniowych opartych o tą technologię. Technologia nazywa się Nvidia CUDA. Na pewno dużą zaletą jest to, że Nvidia dostarcza cały szereg gotowych bibliotek pozwalających na rozwiązywanie problemów dziedzinowych za pomocą akceleratorów opartych o układy graficzne. Drugą niskopoziomową technologią, która w zasadzie jest konkurencją dla Nvidia CUDA, jest technologia, która nazywa się OpenCL. Została ona opracowana przez grupę Chronos, tą samą grupę, która stworzyła wcześniej OpenGL, która stworzyła technologię Vulkan. Jeżeli chodzi o OpenCL, jest on zaimplementowany w bardzo podobny sposób do technologii OpenGL, też w oparciu o architekturę Installable Client Driver. To znaczy, że producent danego sterownika jest w stanie dołączyć tylko niskopoziomowy element gadający z hardwarem, natomiast cała otoczka, można powiedzieć, związana z tworzeniem aplikacji w OpenCL-u jest open source'owa, jest publicznie dostępna. Możemy zresztą sobie rzucić okiem na taki przykład maszyny, na której znajduje się zainstalowany sterownik OpenCL. Mam akurat dwie takie przykładowe maszyny. W jednej z tych maszyn znajduje się sterownik OpenCL od Nvidia, oparty pod spodem o CUDA. Natomiast w drugiej z tych maszyn znajduje się sterownik open source'owy dla kart AMD. Za pomocą narzędzia CL Info możemy sprawdzić, czy nasza maszyna jest gotowa do wykonania kodu OpenCL, więc rzućmy na to okiem. I tutaj właśnie mamy maszynę z kartą Nvidia, możemy wykonać polecenie CL Info. To jest standardowa instalacja Fedory 28, bez żadnych dodatkowych tutaj paczek dorzuconych. Jak wykonamy polecenie CL Info, zobaczymy od razu, że jesteśmy w stanie. Okej, dziękuję. Przesadziłem troszeczkę mówiąc, że bez dodatkowych paczek doinstalowanych, dlatego że doinstalowane są tutaj binarne sterowniki Nvidia, ale po zainstalowaniu samych tych sterowników jesteśmy w stanie używać systemowego stosu OpenCL
w taki sam sposób jak w przypadku rozwiązania open source'owego. Samo wykorzystanie OpenCL-a w tym momencie się nie różni niczym. Widać, jaka tutaj znajduje się karta graficzna. Widać, że jest to łącznie jedno urządzenie zgodne z OpenCL-em, na którym możemy tutaj przetwarzać dane. Druga maszyna z zainstalowaną kartą Radeon RX. Ta nie posiada już żadnych dodatkowych paczek spoza dystrybucji, a jedynie paczki, które są częścią dystrybucji. Jak widać, także obsługuje OpenCL-a na karcie Radeon RX 580. Tutaj firma AMD udostępniła deweloperom open source'owym odpowiednią dokumentację pozwalającą na stworzenie niskopoziomowego sterownika dla OpenCL-a. Więc jesteśmy już w takim momencie, w którym jesteśmy w stanie dewelopować kod do wykonania na kartach graficznych bez użycia jakichkolwiek komponentów o zamkniętym źródle, korzystając tylko z rozwiązań open source, co na pewno jest dużą zaletą, jeżeli chodzi o samą łatwość takiego developmentu, debugowanie, jak i ewentualne poprawki, które mogą być tam potrzebne. Sama idea developmentu w OpenCL oraz w CUDA jest bardzo podobna, czyli piszemy kod programu sekwencyjnie, tak jak dotychczas, plus dodatkowo do tego spiszemy tak zwany kernel, który ma zostać wykonany na koprocesorze, tak, na przykład na naszej karcie graficznej, na naszej karcie FPGA. Jeżeli chodzi o OpenCL, to on dostarcza dosyć dobrą warstwę abstrakcji, pozwalającą na wykonanie tego samego kodu kernela, niezależnie od tego, jakie urządzenie znajduje się pod spodem. Czy jest to karta graficzna, czy jest to karta FPGA, czy jeszcze jakiś inny rodzaj akceleratora, na przykład mikroprocesor DSP. Na przykład firma Texas Instruments dostarcza swój sterownik OpenCL pozwalający na wykonanie kodu na procesorach DSP. No niestety, jeżeli chodzi o OpenCL, a tutaj też są pewne problemy związane z powolnością implementacji. Najnowsza wersja standardu to wersja 2.2, ale dostawcy cały czas jeszcze trzymają się wersji pierwszej. Dopiero chyba w poprzednim miesiącu firma Nvidia w becie udostępniła sterownik OpenCL-a w wersji drugiej. Natomiast sterownik open source'owy zwany Mesa Clover obsługuje w tej chwili OpenCL-a w wersji 1.1. I tutaj mamy tabelkę najbardziej popularnych implementacji OpenCL-a, najbardziej popularnych sterowników OpenCL-a. Widać, że spora część z tych sterowników OpenCL jest open source'owa. Na przykład nowy sterownik Intela, Intel Graphics Compute Runtime, dla procesorów posiadających zintegrowane układy graficzne od generacji 8 w górę. Sterownik POCL, który pozwala na wykonanie kodu OpenCL na zwykłym procesorze. Oczywiście no nie ma tutaj jakiegoś zysku wydajnościowego, jak i też posiada wrapper na CUDE. Mamy sterownik Mesa Clover i ten chyba jest najbardziej interesujący, bo ten pozwala na wykonanie kodu na kartach AMD Radeon i jest całkiem szybki. Mamy też od niedawna eksperymentalne wsparcie w Mesa Clover dla kart NVIDIA za pośrednictwem sterownika Nouveau. Co jest interesujące tutaj, to też to, że mamy OpenCL-a dla karty FPGA dostępnego. Co prawda, z punktu widzenia programisty, dalej są tutaj problemy z dostępnością samego hardware'u, ponieważ taki dedykowany hardware z układami FPGA jest stosunkowo drogi w tej chwili, ale na pewno pewnym ułatwieniem jest fakt, że od około półtora roku w Amazonie można instancje tworzyć zawierające zwirtualizowane karty FPGA, więc development dla kart FPGA jest możliwy w maszynach wirtualnych Amazonu. Jeżeli chodzi o tworzenie algorytmów dla procesorów kart graficznych czy dla układów FPGA, no mamy tutaj problemy związane z tym, że każdy ucząc się programować od początku uczy się programować sekwencyjnie, traktuje procesor jako urządzenie, które wykonuje instrukcje w pewnej kolejności, a nie wykonuje jej równolegle. Dlatego nauczenie się tworzenia algorytmów równoległych bywa bardzo kłopotliwe i zajmuje całkiem sporo czasu nawet doświadczonym programistom. Jeżeli chodzi o konwersję takiego algorytmu sekwencyjnego w równoległy, to opiera się on tak naprawdę o kilka kroków. Przykładowe kroki, jakie można by było podjąć podczas konwersji algorytmu z sekwencyjnego na równoległy, są na przykład opisane w książce Ayana Fostera Designing and Building Parallel Programs.
takie główne cztery kroki, które wykonuje się, to partycjonowanie, czyli znajdujemy te elementy algorytmu, które da się zrównoleglić. Komunikacja, identyfikujemy, w jaki sposób zrównoleglony algorytm działający w postaci osobnych wątków ma ze sobą się komunikować. Aglomeracja, czyli staramy się łączyć pewne spójne ze sobą części. I mapowanie, czyli mapujemy taski na poszczególne jednostki, na których one później się wykonują. No, w dalszym ciągu, mimo istniejącej literatury, mimo pojawiających się coraz lepszych narzędzi niskopoziomowych, nie da się ukryć, że programowanie równoległe po prostu jest trudne. Jeżeli chodzi o możliwe rozwiązania, co można by było tutaj zrobić, żeby ten proces tworzenia oprogramowania dla frameworków CUDA, dla frameworków OpenCL troszeczkę uprościć? Można by było albo użyć na przykład języków wyższego poziomu, które ułatwiają implementację programistów, ułatwiają implementację algorytmów równoległych. Na przykład jest taki framework, który nazywa się PyCUDA dla Pythona, pozwalający na używanie wszystkich konstrukcji języka Python w połączeniu z frameworkiem CUDA i generowanie w wyniku tego kodu do wykonania na układzie graficznym. Można by było także używać mechanizmów ułatwiających po prostu programowanie, klasyczne programowanie w C, C++, ułatwiających zrównoleglenie kodu dla GPU, dla FPGA, i takim przykładowym mechanizmem jest OpenACC. Pokażemy sobie za chwilę krótki przykład z OpenACC, lub też można by było po prostu skorzystać z gotowych bibliotek dziedzinowych, które zazwyczaj nie wymagają umiejętności programowania równoległego. Do takiej biblioteki dziedzinowej podajemy jakiś zestaw danych do przetworzenia, natomiast sama biblioteka zajmuje się rozbiciem tego na poszczególne zadania dla procesorów graficznych, dla procesorów FPGA. Jeżeli chodzi o OpenACC, to moim zdaniem jest to bardzo ciekawy mechanizm, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy już jakiś codebase napisany klasycznym sposobem sekwencyjnym z użyciem języka C lub C++. Pozwala nam na dodanie deklaracji, które generują pod spodem kod dla akceleratora, na przykład dla układu graficznego czy dla układu FPGA. Jeżeli chodzi o rozwiązanie open source'owe oparte o ACC, to w zasadzie w tej chwili już OpenACC jest częścią kompilatora GCC. Więc jeżeli ktoś korzysta z kompilatora GCC, to jest też w stanie skorzystać z OpenACC. W obecnej chwili jedynym stabilnym backendem dla OpenACC jest backend, który się nazywa NVPTX, pozwalający na offload wykonania na kartę graficzną zgodną z CUDA. Ale niedawno firma Mentor Graphics także zakończyła z sukcesem port dla kart AMD i ten port w tej chwili już jest integrowany do GCC, więc niebawem będziemy mieli pełny stos open source'owy pozwalający na wykonanie kodu OpenACC także. No bo w tej chwili, jeżeli chodzi o sam OpenACC i komponenty związane z kompilacją, to oczywiście one są open source'owe, natomiast w przypadku backendu NVPTX dalej musimy korzystać z zamkniętego drivera CUDA. Takim ciekawym wstępem do tego, jak działa OpenACC w porównaniu z, jak działa OpenACC w połączeniu z kartami graficznymi, jest dokument Johna Urbanika Introduction to OpenACC. Moja prezentacja będzie dostępna po OSEC forum i te linki, które są tutaj na czerwono, one są klikalne, więc jak się tam kliknie w tego linka, to odpowiedni dokument się otworzy. I tu mamy przykład prostego programu napisanego z użyciem OpenACC. Jeżeli zignorujemy te dwie deklaracje pragma, które się pojawiają przed pętlą for, to zobaczymy, że jest to zwykły program sekwencyjny. Z punktu widzenia programisty tworzymy ten program tak, jak gdyby był sekwencyjny, bądź możemy sobie wyobrazić, że to jest sytuacja zastana, tak? Mamy jakiś program, który już został napisany dawno temu z użyciem klasycznych technik programowania sekwencyjnego. No i chcielibyśmy teraz przyspieszyć wykonanie tego programu poprzez offload tej pętli na procesor graficzny. No to tutaj, co się zmienia z punktu widzenia programisty? Zmieniają się deklaracje pragma, które są taką podpowiedzią dla kompilatora, że może zrównoleglić tą pętlę, może spowodować wykonanie tej pętli w równoległy sposób i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi obrotami tej pętli. Na przykład tutaj widać, że jedyną taką zależnością jest zmienna pi, bo to jest program, który oblicza wartość pi właśnie do wskazanego miejsca po przecinku.
I pomiędzy kolejnymi obrotami pętli to jest jedyna rzecz, która tak naprawdę łączy ze sobą te obroty. Więc jedna rzecz to jest zdefiniowanie za pomocą tych dyrektyw pragma, w jaki sposób kompilator ma potraktować zawartość tej pętli, w jaki sposób może ją zrównoleglić, a druga rzecz to przekazanie odpowiednich przełączników do kompilatora, które powodują włączenie tego mechanizmu OpenACC, główny przełącznik fOpenACC i przełącznik fOffload, który specyfikuje kompilator backendowy dla już urządzenia będącego akceleratorem. No i tu oczywiście mamy jeszcze parametr O3 włączający optymalizację i parametr O3 przekazany do kompilatora używanego do offloadu. Możemy sprawdzić, że ten przykład działa. Chyba w mojej prezentacji nie ma linka do repozytorium, ale na GitHubie github.com/ rkujawa jest repozytorium. Które nazywa się OSEC Forum / GPU Axel. I tam w środku w katalogu SRC, w katalogu OpenACC jest dokładnie ten przykład. Wraz z informacją, jak go skompilować, żeby sprawdzić, że to faktycznie działa. Więc możemy sobie ten przykład teraz skompilować i uruchomić. Najpierw spróbujmy go uruchomić z akceleracją, z użyciem NVPTX. Zobaczmy, ile czasu ten przykład będzie się wykonywał. Poprzedzimy polecenie pi poleceniem time. No widać, że czas faktycznie użyty na przetwarzanie w tym momencie to jest 2,3 sekundy, czyli dosyć krótko. Natomiast jeżeli ten sam przykład skompilujemy bez OpenACC, to możemy czekać dosyć długo, aż to się wykona. No tak, dość długo. Więc widać, że za pomocą prostej zmiany w kodzie źródłowym, tak naprawdę dodania dwóch deklaracji, włączenia mechanizmu OpenACC, zyskaliśmy bardzo duży wzrost wydajności. Nie wiem, ile czasu już minęło teraz od włączenia tego programu, czy to było 30 sekund, czy 60, ale jeżeli program wykonuje się w przeciągu 2,5 sekundy, czy nawet jeżeli weźmiemy czas real, to 5 sekund, a 60 sekund, to jest to bardzo duża różnica. Więc to jest na pewno jedna z bardziej interesujących technik w sytuacji, w której mamy już jakąś gotową aplikację i chcielibyśmy w przypadku tej gotowej aplikacji skorzystać z szybszego przetwarzania oferowanego przez akceleratory w postaci kart graficznych. Oczywiście drugim rozwiązaniem jest użycie bibliotek, które same implementują już przetwarzanie rozproszone, przetwarzanie z użyciem kart graficznych. No i tutaj mamy już bardzo dużo w tej chwili gotowych bibliotek open source'owych, pozwalających na zrównoleglenie wykonania na kartach graficznych, na przykład OpenCV, Open Computer Vision, biblioteka ułatwiająca przetwarzanie obrazu, czy Basic Linear Algebra Subprograms. Ta biblioteka BLAS za chwilę zostanie przeze mnie użyta też w przykładzie. Jest to biblioteka implementująca podstawowe operacje algebry liniowej, czy biblioteka TensorFlow. Swoją drogą widać, że tutaj już zakończyło się wykonanie tego przykładu, widać różnicę w czasie real 46 sekund, a 5 sekund, bardzo duża różnica moim zdaniem. O i tak jak powiedziałem, przykładowa biblioteka BLAS, Basic Linear Algebra Subprograms, jest dostępna w kilku czy nawet kilkunastu implementacjach. Podstawową implementacją używającą zwykłego procesora w danej maszynie jest implementacja, która nazywa się CBLAS. Właściwie, będąc całkowicie dokładnym, CBLAS jest tylko wraperem na kod napisany w Fortranie. Dalej, spośród ciekawych implementacji mamy implementację, która się nazywa QBLAS, która wykorzystuje oczywiście NVIDIA CUDA. Mamy implementację CLBLAST wykorzystującą OpenCL.
oraz mamy implementację specyficzną dla systemu macOS, która nazywa się Accelerate Framework, która jest napisana z użyciem assemblera i instrukcji SIMD, pozwalających też na przyspieszenie przetwarzania z użyciem jednostek SIMD w procesorach. Więc co moglibyśmy zrobić ciekawego za pomocą tej biblioteki BLAS? Nie chcę tutaj wnikać za bardzo w same możliwości tej biblioteki, jeśli chodzi o matematykę, są one dosyć duże. Taką dość typową operacją, którą moglibyśmy chcieć wykonać, jest mnożenie dwóch macierzy. Do tego celu biblioteka BLAS oferuje funkcję, która nazywa się sgem, bądź funkcję, która się nazywa dgem, w zależności od tego, czy interesuje nas pojedyncza, czy podwójna precyzja. No i oczywiście ta funkcja jest dość rozbudowana, przy okazji mnożenia można tutaj wykonać szereg dodatkowych operacji na tych macierzach, natomiast jeśli interesuje nas proste mnożenie dwóch macierzy i w wyniku tego uzyskanie nowej macierzy, no to wykonanie tej funkcji tak naprawdę będzie bardzo proste, będziemy musieli przekazać do funkcji sgem bądź dgem format, w jakim ta macierz w pamięci jest przechowywana, będziemy musieli przekazać, czy chcemy wykonać jakąś tam dodatkową operację, czy nie, no i będziemy musieli przekazać rozmiary poszczególnych macierzy, tak, macierzy, które ze sobą mnożymy i macierzy wynikowej. Więc też oczywiście moglibyśmy taki przykład uruchomić teraz, bo znajduje się on w tym samym wspomnianym przeze mnie repozytorium. Kod źródłowy w tym momencie troszeczkę się różni z tego powodu, że są minimalne różnice w API oryginalnej biblioteki CBLAS oraz biblioteki QBLAS. Na przykład biblioteka QBLAS wymaga alokacji pamięci w sposób specyficzny dla NVIDIA CUDA. Ale to też, jeżeli kogoś dokładne różnice pomiędzy tymi dwoma wersjami interesują, to może zajrzeć po prezentacji do repozytorium. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność tych dwóch wersji programu, no to jest ona identyczna. Mnożymy tam macierz o rozmiarze 5000 na 5000 elementów. Zapomniałem przekazać time przed wykonaniem QBLAS. No i widać, że to zajęło około 3 sekund, tak? Natomiast mnożenie już takiej macierzy 5000 na 5000 używając samego procesora, myślę, że potrwa znacznie dłużej niż obliczenie pi z jakąś tam określoną precyzją, więc nawet nie będę czekał, aż to się wykona. Szczerze mówiąc, już to kiedyś zmierzyłem i w tabelce, którą tutaj mamy, mamy nawet porównanie pomiędzy tymi dwoma przypadkami, pomiędzy wykonaniem na CBLAS a QBLAS. Widać, że na CBLAS, czyli z użyciem procesora, wykonuje się 6 minut 41 sekund, natomiast z użyciem QBLAS na karcie graficznej GeForce GTX 1050 Ti, czyli nawet nie jakiejś super szybkiej karcie, takiej ze średniej półki, wykonuje się no te 3 sekundy, tak jak przed chwilą widzieliśmy. Widocznie wcześniej, jak to wykonałem, wykonało się troszeczkę krócej. Ktoś mógłby powiedzieć, że ten procesor w tym przykładzie jest badziewny, tak, bo to nie jest jakiś szybki procesor AMD 350. Natomiast na dużo nowszym procesorze też nie zauważymy tutaj bardzo dużej różnicy. Co możecie oczywiście sami sprawdzić, pobierając kod źródłowy z wspomnianego przeze mnie repozytorium github.com/rkujawa/forum/gpu-axel. Jak skompilować QBLASowy kod? To jest istotna uwaga. Może na przykład mam go gdzieś, pewnie na przykład tak, w historii, jak widać. NVIDIA dostarcza swój wrapper na kompilator, który nazywa się NVCC. Dalej za pomocą parametru ccbin musimy wskazać kompilator systemowy języka C, C++, z którego będziemy korzystać. Kod, który chcemy skompilować, no i tutaj oczywiście linkujemy się z biblioteką QBLAS, więc standardowy parametr -l QBLAS pozwalający na linkowanie dynamiczne. Jeżeli chodzi o CUDE, no to niestety mamy właśnie tutaj tą uciążliwość związaną z koniecznością używania tego wrapera NVCC. Takiej uciążliwości w przypadku OpenCL-a nie ma.
I jeżeli chodzi o NVCC, no to on tylko współpracuje z kilkoma konkretnymi wersjami kompilatora GCC. Więc jeżeli instalujemy sobie CUDE i chcemy dewelopować własne rozwiązania oparte o CUDE, to musimy zadbać o odpowiednio przygotowane środowisko. No i na przykład, jeżeli chodzi o Fedorę 28, bo to jest Fedora 28, to standardowym kompilatorem GCC w systemie jest GCC w wersji 8. No i teraz okazuje się, że najnowsza wersja CUDA nie działa z GCC w wersji 8, w ogóle kod się nie kompiluje. Dlatego potrzebny jest kompilator starszej wersji, jak widać 6.4 w tym przypadku. Na szczęście pewien miły człowiek przygotował repozytorium dla Fedory, które nazywa się Fedora myślnik NVIDIA. I w tym Fedora NVIDIA repozytorium znajduje się odpowiednia paczka, która się nazywa CUDA GCC, która dostarcza kompilator w właściwej wersji pozwalającej na kompilowanie kodu CUDA na najnowszej wersji Fedory. Więc no, tutaj środowisko open source'owe musi sobie radzić po prostu z różnymi problemami związanymi z tym, że CUDA jest zamkniętą technologią. Jest możliwość oczywiście wykorzystania więcej niż jednej karty graficznej do offloadu w tym momencie. Jeżeli chodzi o OpenACC, to jest, że tak powiem, out of the box taka sytuacja obsługiwana. Jeśli chodzi o niskopoziomowe programowanie w OpenCL-u, w CUDzie, no to musimy wziąć to pod uwagę, że będziemy mieli więcej niż jedną kartę graficzną. No i tutaj znowu narzędzia do wydobycia kryptowaluty są dosyć ciekawym przykładem, bo tam mamy dosyć dobre przykłady tego, jak z więcej niż jednej karty graficznej za pomocą CUDA, za pomocą OpenCL-a skorzystać. Bo same frameworki oczywiście dają nam dostęp do tych kart graficznych, natomiast nie rozrzucają automatycznie algorytmu na więcej niż jedną kartę. Jeżeli chodzi o bibliotekę Kublas, to biblioteka Kublas jest przez firmę NVIDIA dostarczana też w osobnej wersji pozwalającej na użycie więcej niż jednej karty graficznej do przetwarzania. Jeżeli ktoś bardziej interesowałby się tematem tego, jak wykorzystywać układy GPU FPGA do obliczeń, to Tom Stellard na ostatniej konferencji X Developers Conference w roku 2017 robił taką prezentację Current State of Open Source GPGPU, gdzie on wspomina o tym, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o rozwój open source'owych frameworków, jeżeli chodzi o rozwój open source'owych sterowników i kompilatorów pozwalających na offload. No i mamy kilka tutaj dokumentów, które są interesujące, jeżeli chodzi już o implementację konkretnych algorytmów na procesorach graficznych. Dokument Metrics Computations on the GPU, GPU Computing Data Parallel Algorithms, Fast Parallel Suffix Array on the GPU. To jest tylko przykład oczywiście, bo w necie takich dokumentów opisujących implementację algorytmów dla GPU znajdziemy znacznie więcej. Jeżeli ktoś chciałby eksperymentować z tymi technologiami GPGPU, FPGA we własnym zakresie, ale sam nie posiada hardware'u, no to od jakiegoś czasu jest możliwość użycia zarówno procesorów kart graficznych, jak i procesorów FPGA w Amazonie. Amazon dostarcza instancję Elastic Cloud, która nazywa się F1. Ona daje dostęp do zwirtualizowanych kart FPGA oraz instancję G3, P3 oraz mechanizm Elastic GPUs pozwalający na przypinanie też zwirtualizowanych procesorów kart graficznych do zwykłych instancji obliczeniowych. Poza tym firma Google w rozwiązaniu Google Cloud daje dostęp do GPU. Także jest to możliwość tworzenia instancji posiadających karty graficzne i od jakiegoś czasu dostępny jest cloud, który się nazywa Nimbix, który specjalizuje się w tworzeniu maszyn wirtualnych z dostępem do fizycznych kart FPGA, co szczególnie może być przydatne właśnie w algorytmach, które nie akcelerują się aż tak dobrze na procesorach kart graficznych, ale można je zaimplementować na układach FPGA, na przykład właśnie badania nad genomem ludzkim, to jest taki typowy przypadek. Dziękuję bardzo za udział w tej prezentacji, w tej demonstracji. Czy są jeszcze jakieś pytania?
To dziękuję i swoją drogą zapraszam na moją drugą prezentację, która odbędzie się w ostatnim slocie, prezentację dotyczącą instalacji własnego labu z OpenShiftem.